rodzice też mają wątpienia. Pani Leśniewska ciągle narzeka, że podobno mają ręce i nogi. To nie chciałaby być zdrowa. A twój dziadek też chciał, żeby dzieci w szpitalu były zdrowe. A ty, Piotr, co byś chciał? Ja to bym chciał stać na podwórzu i patrzeć z radością na wszystkich ludzi, którzy spełniają swoje marzenia. To by było wspaniałe. Ale przecież to od nas zależy, czy koleżanki spełnią nasze ostatnie życzenie. Krzyknęła Karol, co zapytał. To by było wspaniałe. I Karolcia po raz kolejny wyłożyła na dłoni korali i wypowiedziała życzenie. A potem mocno zacisnęła pierś, tak jakby jeszcze chciała kogoś na chwilę zatrzymać. I zaraz jednak zaczęły się dziać w domu tak dziwne rzeczy i nieoczekiwane, że Karolcia zupełnie przestała myśleć o koraliku. Patrz, co się dzieje! Tak, było na to patrzeć. Przede wszystkim na dwie kartokolaki i na to tutaj dziurę. Ale fajny rower. Zawsze o takim marzeniu. Ma taki ładny, czerwony kolor. A wam się podoba? Tak, bo ja. A Gasia, która wybiegła z siebie, od razu zrzuciła skarę na nowe ściskie skakance. Przezroczysta kropla stoczyła się z ręki na zawał. Karolciu! Zaraz obejrzyj.